dobry, nazywam się Grzegorz Włodarski, znajdujemy się na Dolnym Śląsku, powiat polkowicki, w gospodarstwie rolnym Fodrol. Gospodarujemy na 1500 hektarów, w zmianowaniach kukurydza, zboże, rzepak. Z marką Case związany jestem od 1996 roku, kiedy to przyszły do nas dwa kombajny Axial Flow 2188 i ciągniki Magnum. Po 20 latach eksploatacji tamte kombajny zostały sprzedane. Został zakupiony praktycznie rzecz biorąc 3 lata temu ten kombajn, jest u nas już właśnie trzeci sezon. Jest to Axial Flow 7230 z większym headerem i znacznie większą wydajnością niż tamte poprzednie. Przez 20 lat wyjeździły ponad jakieś 15 tysięcy motogodzin. Można powiedzieć, że no bezawaryjnie poza sprawami eksploatacyjnymi. Kombajn, który jest za nami, został kupiony głównie z przeznaczeniem na kukurydzę, ponieważ znaczną ilość w gospodarstwie jej siejemy. Natomiast sprawdza się równie dobrze w zbożu. No jest to typowy rotorowiec, który no z bardzo dużą wydajnością jest w stanie kosić kukurydzę i kukurydzę o dosyć dużej wilgotności. Ponieważ kukurydzę kosimy w wilgotności nawet 36%, 30-36%, ponieważ jej nie suszymy, tylko używamy na gorzelnię rolniczą, więc idealnie sprawdza się w tej roli. Druga sprawa bardzo ważna tego kombajnu to jego ergonomia. Jest super wyciszona kabina, bardzo przestronna. Praktycznie rzecz biorąc, po 12-14 godzinach pracy nie czuję się żadnego zmęczenia. Bardzo ważną zaletą tego kombajnu jest również to, że Amerykanie przeszli na system metryczny, ponieważ stare Case'y były w systemie calowym i po prostu obecnie o wiele prościej jest kupić części tego kombajnu. Ponieważ system rotorowy jest bardzo mało skomplikowany w swojej jakby budowie, obsługa codzienna tego kombajnu jest bardzo prosta i szybka. Wymiana klepisk z kukurydzianek na zbożowe odwrotnie zajmuje praktycznie chwilkę czasu jednej osobie. Gospodarstwo od kilku lat ma wdrożony system precyzyjnego rolnictwa mapowania pól, dlatego też ten kombajn również został wyposażony w system zarówno do prowadzenia po polu precyzyjnego, jak i również wagę i miernik wilgotności. Wszystkie te dane na koniec dnia wrzucane są do systemu i na podstawie tych danych są później generowane mapy aplikacyjne zarówno do nawożenia, jak i oprysków precyzyjnych. Lata pracy w gospodarstwie maszynami marki Case, ponieważ oprócz kombajnów posiadamy też bardzo wiele ciągników tej marki, sprawiły, że te maszyny po prostu sprawdzają się w tym gospodarstwie, więc przy następnym zakupie na pewno będzie to również marka Case. Wszystkim, którzy mają jakiekolwiek wątpliwości co do wyboru, serdecznie polecam.